a przed nami już kolejna kategoria wagowa do 70 kg mężczyzn. Szóste miejsce w tej kategorii zajął Polak Bartłomiej Chmielewski. Bardzo dobry występ. Undefeated through the qualifiers up to the final table representing Lithuania. A przed nami pierwszy finalista, zawodnik, który wygrał dzisiejsze kwalifikacje nie ponosząc żadnej porażki. Reprezentant Litwy, widzimy, czuje się bardzo mocny. Mindaugas Tarasaitis. Śmiem stwierdzić, że zwycięzca kategorii 63 kg był lepiej zbudowany niż ten Litwin, ale pozory mogą mylić. No, ręka faktycznie Gabrawy zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Tarasaitis Mindaugas już jest na scenie. Pewny siebie, widzieliśmy, pokazywał swoją muskulaturę i oczekuje na swojego rywala, którego już Anders Axio wyczytał, zaprosił na scenę. Jest to ten zawodnik, który naprawdę w świetnym stylu, trzeba przyznać, zwyciężył pojedynek półfinałowy, pokonał tam kolegę naszego finalistę, też Litwina, Doidasa Razminasa. Obaj są już na scenie. Po lewej stronie będzie stał Litwin Mindaugas Tarasaitis, po prawej reprezentant Mołdawii Daniel Prokopciut. Tak jak mówiłem wcześniej, w pojedynku półfinałowym do tej pory nie widziałem w tak dobrej dyspozycji żadnego zawodnika z Mołdawii. Teraz Daniel Prokopciut doskonale wbił się w czołówkę kategorii 70 kg. Pewny siebie w eliminacjach, też bardzo ciekawe pojedynki. Nie stawiałem na pierwszy rzut oka na niego, a jednak jest w świetnej dyspozycji i myślę, że ma plan na to, jak pokonać swojego rywala w finale, ale co by nie chciał zrobić, musi zrobić to dwa razy i to skutecznie, jeżeli myśli o pierwszym miejscu. Zdecydowanie lepszej sytuacji jest jego przeciwnik Litwin, no ale poczekajmy na werdykt. Sędzia, widzimy, nie mógł doprowadzić do ustawienia, więc podyktował ustawienie sędziowskie. Teraz pyta zawodników, w jaki sposób chcą mieć zamknięte dłonie. Czy kciuk ma być zakryty przez palec wskazujący, czy też poniżej? Obaj nie mogą się poruszyć. Każde poruszenie karane faulem. Sędzią głównym tego pojedynku jest sędzia Słowacki. Widzimy, sędzia skrupulatnie zamyka najpierw dłoń Litwina, teraz reprezentanta Mołdawii. Już dłonie zamknięte ruszyli i doprowadzili do rozerwania, czyli będziemy mieli ustawienie sędziowskie w pasach. Widzimy, że obaj zawodnicy chcieli tego, także tutaj decyzja arbitra mogła być tylko jedna. Tak, bez najmniejszych wątpliwości żaden z nich nie był w jakiś sposób nie chciał się rozerwać, tak żeby można było podyktować faul za jednostronne rozerwanie. Obaj chcieli, obaj doprowadzili do rozerwania i tym sposobem sędzia Słowacki wiąże dłonie zawodników. Obaj czekają, zbierają siły. Obaj są pewni siebie, obaj są spokojni. Nie widać po ich twarzach jakiejś obawy, wręcz pewność siebie, tak? Także ciężko stwierdzić. Czyżbyśmy mieli pierwszą niespodziankę? Jest to możliwe. Widzimy łokieć praktycznie poza podłokietnikiem. Sędzia będzie uczulał zawodnika o to, aby ten łokieć znalazł się dokładnie na poduszce. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, każde poruszenie karane faulem, jeżeli łokieć spadnie z podłokietnika... No, jest tego bliski. Myślę, że wystarczy, jakby przyciągnął trochę rękę rywala do siebie. Bardzo ciekawy pojedynek. Tym razem w pasach nie będzie tak łatwo. Dokładnie mogę powiedzieć, że w rundzie eliminacyjnej tak samo wyglądał ten pojedynek tych zawodników. Litwin bardzo dobrze atakował na górę.
dobił ostatecznie rękę przeciwnika, no ale Daniel Prokopciuc wydaje się mieć sposób, jest bardzo pewny siebie, wie co robi. No i zobaczymy, jaki będzie rezultat. Jak na razie faul łokcia Litwina, czyli jeden faul na jego koncie i drugie przewinienie może skończyć się przegraną. Myślę, że Litwin jest tego świadomy, aczkolwiek ma w zanadrzu jeszcze ewentualny pojedynek rewanżowy, bo przypomnijmy, to on przebrnął przez eliminację bez porażki, a jego rywal ma na koncie jedną przegraną. Zawodnicy ponownie są wiązani, za chwilę będzie ustawienie sędziowskie, tak? Sędzia przypomniał o tym. Widzimy, jak tutaj każdy chce wykorzystać to, aby jak najlepiej, jak najwygodniej się usadowić, żeby zyskać przynajmniej trochę przewagę nad swoim rywalem. Sędzia musi być bardzo skrupulatny. Tu patrzy, proszę zwrócić uwagę na ręce tutaj na barki, a teraz atak górą zawodnika z Litwy. Chyba dobije rękę rywala do poduszki, tak jest. Widzimy eksplozję radości Mindaugasa, teraz Aidisa i no chyba tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że wygrał zawodnik lepszy. No, dokładnie tak, aczkolwiek widzieliśmy w tej ostatniej fazie, Prokopciuc odpuścił, już po prostu nie chciał walczyć dalej w tej pozycji, uznał wyższość rywala, tak jakby może zaspał na starcie, ale to też trzeba zwrócić uwagę, że Tarasaitis Midagaukas bardzo mocno atakował na górę, bardzo mocno naciągał na siebie i też ta pozycja nie była...